Dobra, to jeszcze tego sprawdzę Pokémony. Którego mógłbym wyekspić? Kwaczek czy... Bo to mają mało, bardzo mało. To zrobię tak po prostu. Albo nie, Zgnieg ma szybką ewolucję. Picusia, dobra, to będę ekspił Picusia. Dobra, to zamykamy. I będę Charmardera będę wychodził. Dzień dobry, Unci, czy... Ulecie może. Ja zaraz się wrócę po prostu, wiesz? Ja tak po drodze jeszcze tak na chama troszeczkę ekspię. I teraz Charmander, znaczy Stasiek. Stasiu, dobijesz po prostu z Embera. No właśnie. Ale to zaraz się wrócimy, nie będę marnował mikstur, no. Po to się wracam, nie? To super efektywne. Mdleje, picuś, wszystko tam. O, przepraszam, troszeczkę mi się odbijam. Dobra, jeszcze pewnie ostatnia walka teraz będzie i wracamy się do miasta. Okej. Picuś, picuś, w tym roku mam maturę, help. A, powiem tyle. Nie stresować się, po pierwsze nie stresować się. Ja przez to, że się stresowałem, napisałem znacznie gorzej niż faktycznie umiem matematykę chociażby. Nie. Okej, okay. Idź Stasiek. Bo ja potem te Pokémony mogę przechowywać, nie? Gdzieś. W depozycie i mogę łapać kolejne i potem sobie wyciągać na zmianę i sobie dostosowywać swoją ekipę, nie? To super efektywne. Dobra, pomalutku idzie. Dobra, to idziemy się uleczyć. Zgnieg ma już za niedługo ewolucję, to też spoko. Tam przeczytałem, że na 7 chyba ma. Dobra, to idziemy tutaj. Dobra, dziękuję za radę. Zobaczymy, postaram się kupić jakieś jeszcze pokebale, bo chyba mi się wykończyły. Zresztą jeszcze jednego mogę złapać, nie? Dziękuję za ten, wyleczyliśmy wszystkie ten, pokemony, dziękuję, do zobaczenia. To chodźmy, zobaczymy jak tutaj będzie. Cześć, mogę w czymś pomóc? Tak, oczywiście, chcę sobie kupić. No to sobie dużo nie kupię. Tak, no dziękuję. Jestem biedakiem. Dobra, anuluj. Czy mogę w czymś pomóc jeszcze? Nie, nie, nie. Spadam stąd. Spadam. Do zobaczenia. Pomyślałem sobie, że ja wstanę o 8 na streama, więc w ogóle się nie położyłem. Spać, a tutaj streamy na 11. Ale będzie jeszcze do 14. Jeszcze półtorej godziny. W sumie półtorej godziny to już trwa. Było masakra. Dobra, no to zmieniamy Pokémony. Pokémony, Pokémony na Zgniłka, zmień na Picusia i idziemy Penicyla. Nie, 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 w streamie będą tylko z Pokémonów. Jeżeli będzie coś z Pokémonów, coś innego niż Pokémony, to będzie to w samej informacji, bo napisałem, że miał być Five Nights. Dlaczego? Nie, nie będzie Five Nights at Freddy, dlatego, bo mam problemy techniczne z mikrofonami, są szumy, a dźwięk jest ważny Five Nights at Freddy. Więc będę nagrywał go tak poza streamami. Bo ja będę go nagrywał poza streamami. To tylko ja nie będziecie słyszeli tych szumów. A ja sobie wszystko tam spokojnie poustawiam, żeby brzmiał idealnie. No, może było fajnie, ale bez przesady, ludzie. Mówiłem, że głównie będę się na Pokémonach skupiał. Będę streamić z Pokémonów. Dobra. No to zrobię zapis. Save. I idziemy. Tam jest Penicyl. No właśnie, idę na Penicyla. Penicyl! Hej, Wiśnia! Wybiera się do Ligi Pokémon? Zapomnij o tym. Pewnie nie masz żadnych odznak, czyż nie? Żaden strażnik cię bez nich nie przepuści. A tak przy okazji, czy twoje Pokémony są silniejsze? Okej, dobra, no to zobaczmy. Miał mistrzy Pokémony. Dobra, użyj, zobaczymy. Spudłowałeś jeszcze.
A, dobra, to jak będziesz mu tak bił, to nie. No to Stasiu. To idź Stasiu po prostu. No, zgiął się w pół po prostu. W pół. Celność spada. Dobra, Ember. Dalej będzie mi ten zgniłek, ty wariacie. Ale zgniełka jeszcze dofarmimy, że będzie jeszcze pieprzonym koksem. Będzie wszystkich rozpierdzielał. Później zmieni na wodnego. Zgniłek ma już 7 level. Stasiek zyskał tyle punktów doświadczenia. Dobra, na wodnego. Myślę, czy myślisz, że teraz zobaczymy. Zobaczymy, jak będą z tymi nowymi seriami, ale póki co mi się bardzo podoba. Tylko na jakiego Pokemona zmienić? A Pichu w ogóle da sobie radę? O, ma trzeci poziom. Na Robaka, dobra, to jak na Robaka. Ale wiecie, niektórzy są po prostu fanatykami na moim kanale Gotika i może być tak, że będą mi minusowali dosłownie wszystko, co bym nie chciał. Dobra. Ten damage. No, bije troszeczkę mocniej. No ale wiecie co, zobaczymy, jak to będzie z tym Gotikiem. Zobaczymy, jak to będzie z tym Gotikiem. Wiem, że na pewno chciałbym zrobić dłuższą przerwę. Dobra, może Krwaczek będzie dobry. Dawaj Kaczora. Dobra. Siódmy. A w sumie ma siódmy tamten, czy nie powinien już ewoluować? Chyba powinien, ale to chyba po walce, nie? To jakoś dużo nie zrobiło. Bijesz trochę. Dobra, no to już wolę sobie zmienić na Zitka, dobra. Kiedy będzie odcinek tydzień z Gotikiem? A ja wolę... No niby seria taka pomocna, że omawiam te problemy techniczne i tak dalej, ale... Wiecie co, jeszcze się zastanowię. Przyszłościowe modyfikacje by tylko były chyba na moim kanale. Dobra, a... To będzie dobre? Dobra, to już chyba... Dobrze. Skąd nazwa projekt Pierścień? Miały być ciekawostki, ale naprawdę dużo jest ogarniania. A mi się Goik przejadł, już wcześniej mi się przejadał. Miałyby się kawałki, ale... Jak poznałem wiśnie na sobie... Skąd się nazwa ten projekt Pierścień? Bo kanał na samym początku był prowadzony przez... O! Zgniłek ewoluuje! Te emocje. Zaraz mi serce wybije. O, jaki słodki! Będziesz sobie zwiększał obronę. O, wiecie co, no niby tam Global Mod powstaje, ale teraz odszedłem właśnie od ekip moderskich i tam... No nie śledzę już tego, no. Tyle wam powiem. Jak będę chciał kiedyś nagrać Gotika, to po prostu sprawdzę, jakie wyszły modyfikacje i sobie wybiorę jedną z lepszych, nie? No się wypić się nie sposób być tam, powinien się przestać się lenić i ruszać dalej. Nigdy nie tworzyłem moda. Nigdy. Dobra. To jeszcze tak na szybko się uleczymy. A nie, 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 nie wlatuj mi w szaki.
Witamy w centrum. Ten, czy chcesz uleczyć w sobie Pokémony? Tak, tak, tak. Pamiętać się. W sumie jak macie jakieś pytania co do Global Moda, to pytajcie się Freddy'ego, bo Freddy tam właśnie jest w ekipach moderskich. Dużo bardzo ogarnia. Chciałem Charmadera, żeby znał Metal Claw. Dobrze, dobrze, ale to on jak zdobędzie jakiś level, to się nauczy, czy po prostu w jakiś inny sposób muszę go tego ciosu nauczyć? Bo dalej mi nie wyjaśniłeś. Jak level? Jak levele, to tak, patrzcie, to mamy tak. Aha, źle to po prostu, nie ten przycisk. No, Zgniew ma 7 level, ale skacze. Jaki on jest happy? Stasiek ma 12, Kwaczek 9, Picuś ma ten 3. W sumie Ździczka chyba wczoraj byłoby ten. Czemu? Kurde, nie dokończyłem projekt pierścień, dobra. Picusio daj. Dobra, no w sumie rację, bo jest najsłabszy. Dobra. To wam powiem, dlaczego projekt pierścień, tylko się napiję. Aha, to na 13. Dobra. Dobra, to powiem wam, dlaczego projekt pierścień. Skąd się wziął ten nick? Bo to jest tak, że ten kanał miał być prowadzony w 3 osoby. Z dwójką moich najlepszych przyjaciół, a czy w sumie byłych najlepszych przyjaciół. Ale tak się skończyło, że jeden kumpel coś rzucił raz na tydzień, inny w ogóle kompletnie nic zarobił. A ja tylko siedziałem przy tym kanale, coś tam dłubałem, coś się tam uczyłem i tak dalej. A w sumie tak na paradoksalnie ten kanał nie został założony przeze mnie, tylko założony przez przyjaciela. Z początku miała być drużyna pierścienia, ale drużyna pierścienia wtedy nikt był zajęty, stąd projekt pierścień. I po prostu z samego sentymentu został projekt pierścień, tak nietypowo troszkę, może ciężej znaleźć. Ale tak jest. I od co cała historia tego pięknego niku. Tak, 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 będę eksploit te Pokémony. Dobra, to będę tak na zmianę z tymi. Jak mówicie, że na 13 ma ten, Stasiek ma ten nowego skilla, no to sobie do dobra, będzie miał 13. Ember, co się będzieś pierdzielił? Nie zabiję już go? Z tego? Myślę, że już ogólnie zdejmujesz na ten, na stoła. Wiśnia, czyli jak ktoś nie przepada za Pokemonami, to nie ma po co teraz tam przechodzić? Nie powiedziałbym, no. Dużo będzie Pokemonów, fakt. Ale także będzie fajny nazad Freddy, może do Binding of Isaac Rebirth. Ja dalej się zastanawiam, czy dawać sobie te 3 serie teraz aktualnie. Może jeszcze przyszłościowe modyfikacje będą i tydzień z Gotikiem, bo to są serie takie całkowicie poboczne, no techniczne, nie? Dlaczego na hitboxie, a nie na Twitchu? Bo na Twitchu gubię klatki. A na hitboxie nie. A jak chcę to potem uploadować na ten... A nagasz ludzi z Górniczej Doliny. Na... Czy to nie jest tutaj liga? No właśnie, nie idź tutaj. Wracaj się levelować, dobra. No to co? Idziemy do lasu po prostu, z powrotem. Potrzebujesz tam oznak, aha. Czemu tydzień z Gotikiem trwa rok? No były momenty, że ten, mi się po prostu nie chciało to nagrywać i tak dalej. Dobra, idziemy sobie tędy. Dobra, to teraz pójdę do odmiany tutaj w lewo. Bo to chiński tydzień. Taki nienormalny. Jakby to mój brat powiedział, taki pojebany. Ale nie, nie, serio. Tydzień z Gotikiem i przyszłościowe modyfikacje, to te serie chyba zostaną, ale... Jeszcze sobie to przemyślę. Jeszcze sobie to przemyślę. Nie, nie trój. Jeszcze krytycznie cios, tak? Dobra, to Ździczka będzie mnie ekspić i ten... Nie oglądam Isamu kompletnie.
użył ten. Czy nagram ludzi z Górniczej Doliny? Na pewno nie w dzień premiery. Raczej mi niechęć nie przejdzie do Gothica do tego czasu. Cholera, zatruł mnie. Jasna dupa, no. Tak, tak, tak. Gothica u Gimpera ogląda, bo Gimper jest moim jednym z najbardziej ten... ulubionym youtuberem, no. I nagrywa grę, którą naprawdę lubię. Dlatego oglądam po prostu, oglądam u Gimpera. Mimo, że mi się przejadł, to oglądam. Antidota użyj. A masz Ditek. Ulecz się. No właśnie, właśnie. Chociaż nie, no edycja rozszerzenia nie była zła. Co najmniej to był bardzo dobry mod, tylko że bardzo łatwo dało się zablokować zadania. To był właśnie taki duży minus. Jeżeli ktoś grał w modyfikację ciągle... O, Pokeball. Pisałem mu gazem w oczy. Dobra. Dobra, ekspimy dalej. Idź pić coś. Bro. Dużo będziesz robił chociaż? Nie, nie. Nie, 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 nie. To będę teraz z Ditka ten używał. No, prawda, Michel. Ja naprawdę jestem w szoku po prostu. Jestem w szoku, jak poważnie. Raczej i tak sobie jakieś tam jaja pomalutku robi. Ale jestem w szoku, że naprawdę podszedł do tej sprawy poważnie i stara się zrozumieć tą grę. Najlepsze, jak jest w zdrowych budynkach, albo chcesz użyć jak. Aha. Dobra. Aloki, ten. Dolny kopniak będzie mocniejszy. To nie jest zbyt efektywne. Dobra, nieważne. Aha, to z Pikachu będzie ten. Taka sprawa. Nie będzie ci życie ustawiał, co? No kurde, tak to jest, że nie mamy wpływu na to, co chcemy robić w życiu. I zawsze jakieś tam głosy się znajdą. No w sumie Jacquard tak, pomyślałem o tym później, ale to już sobie przemilczałem. To już sobie przemilczałem. Dobra, idź Zitku. Wątpię, żeby Gimper nagrywał Gothica 2. Mam nadzieję, że będzie nagrywał. Ale jakoś w to nie wierzę, super. Okej. Okay. Ale w sumie Gimper i modyfikacja za liniami wroga to byłoby fajne połączenie, czyż nie? Dobra, kopniak. Easy, przechodzę do Gothica bez dodatku. Ja powiem wam, że jak mi się Gothic wcześniej nie przyjadał, to myślałem nad challenge'em. 55 poziom, świetnie. Nad challenge'em właśnie myślałem, żeby zrobić... przejść Gothica bez ani jednej śmierci. Ale tak zwykłego Gothica. Szczury mnie rozwalają, jakim cudem. Wątpię, żeby Gimper. No, fajnie by było, jakby nagrywał właśnie chociaż za liniami wroga. Chociaż, bo taki bekowy mod. Ale wątpię, że ten... Tak, zrób jaki challenge. Nie, bo mam przerwę. A co jeżeli szybko się nie skończy? O Boże. I jeszcze zatrucie. Dobra, kwaczek. Idziesz, kwaczek. Miał dobyć i zginiesz od długa. Albo po prostu podejdę do krawędzi i spadnę i umrę. Dobra, PJ. Kwaczku.
No tyle po prostu Pokémonów do XP, nie? Aż po prostu nie wiem, co mamy XP-ć net teraz. To super efektywne. Tak, kwaczek, wszyscy po siódmym. Jeśli tak mają siódmy poziom. Aż tak mało mu brakowało. Dobra, torba. Użyj, użyj. Gdzie ty jesteś, Dzidek? Masz, Dzidek. Uleczymy cię z trucizny. W sumie teraz pytanie, no... Tam się sprzeczacie. Mówicie mi, że mam expić tego Pokemona, albo tego, albo tego, albo tego, albo tego. A już nie wiem, co mam expić. W sumie kwaczka byłoby najlepiej, bo tutaj będzie super efektywny na te... Miał miał robi, miał miał. Ja zostałem w domu, to byłem chory, to przeszedłem Gothica 2 w 4 dni, zrobiłem sobie maraton 14 godzin dziennie. Spoko, to chyba w ten... Każdy zakątek. Robi na siedząco. A Boże, dobra. Dobra, Wiśnia, to jest męska decyzja, podejmij ją. Kogo chcesz szczególnie expić? Bądź Dzidek, zgniłka by się przydało. Fisusia też nie można olewać. Ale chyba zgniłka, nie? Muszę ten soundtrack. Dobra. Zrobimy sobie tak. Chlali cał... Nie, 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 cofaj się. Kurde, ja jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego sterowania tutaj. Dobra, to idziemy dalej. Charmander 16. Tak, alkohol to zło. Zgadzam się. I to taka piękna walka, nie? Obrona rośnie. Dobra, chcę, żebyś ty po prostu dostał całe ten doświadczenie. Smoke every day. Trawa ponoć jest już ten. Zdrowsza, jeżeli się bierze ten. Z dobrego źródła, a nie jakieś ten. Dopalacze. Z niewiadomego ten pochodzenia. Obrona rośnie. Tak, widzę, że się tutaj waha 28, 27, czy tam 30 osób. Kurde. Fajnie, fajnie jest. Nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie przechodziło. A, dobra, 35. Bez alkoholu w Gothicu, bez paru misji nie zrobił. Alkohol sam... No, ale dobra. Amanare. Ale co powiesz na temat Wiedźmina? Tam jest nawet misja, że ten trzeba się upić, żeby wampira złapać wyższego. Wiśnia 2015. No, nie każdy musi lubić wszystkie gry. Ale ogólnie w Wiedźminie jest więcej takich alkoholowych misji. O nie, 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 nie zatruwaj mi. Dobra, to w sumie sobie zmienię tego na kwaczka, bo w sumie waż mogę tutaj. Wiśnia, próbowałeś mocarza, co to jest mocarz? Bogiennego ziela. Ja tylko ten, mrok północy, jak coś. To super efektywne. Dleje z gniech zyskał. Kwaczek, 10. poziom, wspaniale. No. Tylko ta trucizna mnie dobija. Użyj. Kto to tutaj jest żadny? Zgniłek, dobra. Zgniłku, ulecz się.
Zielony nowicjusz lepszy. Ja bym się kłócił. Okej, dobra. Uleczyliśmy. Idziemy sobie dalej. Dobra, zapomnę, że nie tędy. Nienawidzę was, bo macie zatrucie. Dobra, bo ty będziesz bił milion lat, to sobie od razu na kwaczkę zmienimy. Proszę. Ale to są Pokémony, a nie Gotik! To są Pokémony, nie Gotik! Kurde, ten czat się stał taki gotikowy teraz. No, w sumie nie dziwota. Tylko Gotika nagrywałem. To super efektywne. Wróg pada, robaczek. Zgniłek, kwaczek, zdobywają doświadczenia. Dobra, to idziemy tędy. Body leży, przyskają go jak rani i jakiś gimbal rozkuszuje. Myślę, że to palenie. Aha, bo tutaj jakieś tam faktycznie gadacie. Ja pamiętam, jak kiedyś ten byłem na takiej imprezie, co właśnie tam palili jakieś zielsko i coś tam było. Wołam, ej Wojtek, daj mi tam klucze do ogródka, bo chcę już sobie wyjść. A on tak patrzy się na księżyc. Wiśnia, kurwa, gdzie ty jesteś? A potem jeb tymi kluczami w stronę księżyca wrzucił. Musiałem o drugiej w nocy szukać ten kluczy po trawie. To jest, nie wiem, ludzie mają dużo odpały po trawie. Opowiedziałeś w innym odcinku. Wiśnia, opowiadałeś to w innym odcinku. No tak, opowiadałem. O, ktoś tu ogląda uważnie ten. Gotiki moje. Księżyc jest okrągły. Tak. Przeteleportowałem się po prostu na księżyc i... Ale w sumie on tam łączył chyba z alkoholem, a ponoć nie można łączyć ten z alkoholem. Bo tam jest po prostu masakrycznie. Uwiśni wszystko możliwe. Ja nie taki spokojny. Zjeg ma już 8 level. Dobra, to idziemy dalej. Z tobą już walczyłem. Jak połączysz albo to po prostu bardziej ci kosi, po prostu. Ja tam się nie znam. Nigdzie nie paliłem dziwnych rzeczy. Jak już o to kupiłem i mogę powiedzieć, że tabakę kiedyś brałem, ale to tyle. Ale tabaki już nie biorę od półtora roku. Tabaka też może uzależnić. Kurde, myślę, że to jest ten, te zatrucie. Odpo po kubusiu. Dobra, ale sobie pozwiększaj. Czyli to ten, a to jest Harden chyba. Że będzie się tylko... Dobra, to nie masz nic takiego innego, żeby bić. Okej. Walcz, walcz dalej. Oj, rany, rany. Nienawidzę, jak sobie tak zmieni. Zwiększają obronę w milion razy i potem się bije nie wiadomo jak długo. Dobra, kwaczku, idź kwaczku. PJ-u, kochany, zabij go po prostu swojego zajebistego tornada. Obrona rośnie. Jest epicka. No. To super efektywne. Boże, ale sobie tak zwiększył tej obrony, że go to już nie zabiło, nie? Ja pierdzielę. Dobra, zabij go, proszę. To super efektywne. Kaku napada. Nie, zyskał. Kwaczek zyskał 25. Dobrze, przynajmniej nie ten. Robaczek. Dobra. Zgniłku, idź zgniłku. Ma trzeci poziom, powinieneś go tam doklepać szybko. Mam nadzieję, że go doklepię szybko. Byłoby fajnie. Zniek, szybkość spada. Zniek użył ten. Tak. Cień tych drzew Pokémona przypomina ten z bezim...
Właśnie tak widzę, że tak 27-30 się waha tutaj oglądających, ale tak. Wszystkich, którzy przybili dopiero na stream, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że przybiliście na mój stream. Zapraszam także na kanał. Dobra. Gin z gniłku. Wróg Palm leje! Zgniłek zyskał dużo punktów doświadczenia. Bardzo dużo. O. Dobra. To lecimy tutaj do góry. Czwarty poziom, co? Czyli mi troszkę będzie więcej. I jedna osoba wyszła. No właśnie, dziękuję, oni sobie idą. Jak tak można? Chciałem być dobry. Jaki kierunek studiów? Ja poszedłem na informatykę z ekonometrią. Właśnie, na informatykę z ekonometrią. Jest w sumie dziwny kierunek, ale jeżeli ktoś faktycznie chce dużo osiągnąć, to osiągnie dużo po tym kierunku. Tak na dobrą sprawę. Na Uniwersytet Ekonomiczny. W Katowicach. Tu zniknie 10 punktów. Czy powie coś po japońsku? Watashiwa Patryk Desu. Czy Patryk Wiśniewski Desu? Tylko że mój japoński jest do dupy. Czy hej z YouTube'a się zgadza, czy dorabiasz? Ej, no nie jestem jakimś dużym YouTuberem, żeby nie wiadomo czego mieć. Znaczy nie wiadomo ile być z tego mieć. Jako kieszonkowe spoko, ale szukam właśnie jakiejś pracy na pół etatu, ale ja mam chorą nogę i ostatnio sobie ją nadwyrężyłem i nie mogę nic zrobić niestety. A tak to pewnie bym chodził jeszcze na ten do pracy. Na karmę. A to kociankę cały czas kupuję. Neko śpi cały czas. Leży i śpi, bo pogoda jest taka męcząca. Jak szybkość spada, zgniłek użył ten. Zatrudni. O nie, bo tam mało płacą na tym farmie. Na farmie od nara mało płacą.